Dzień dobry Państwu. Unboxing, kolejna część. Dostałem taką oto paczkę. Ja już wiem, co w niej będzie, ale zaraz zobaczycie Wy, co jest w środku. Do unboxowania tej paczki użyję mojego scyzoryka Victorinox ze sali damascyńskiej, bodajże tak się nazywa. No i dobrze, otwieram paczkę. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy tutaj dużo folii bąbelkowej, która jest bardzo fajna, bo można robić tak. Tak jest. Tego nie będę pokazywał, za to mi nie płacą. Ale to jest rzecz, którą ja już znam i która jest czymś świetnym. Jest to dzieło mojego kolegi Tomka i mojego kolegi Michała, polskich górali, którzy siedząc na spotkaniach przy ognisku, pijąc whisky albo bourbona, nie mam żadnego pojęcia, jaka jest różnica, doszli do wniosku, że amerykańska whisky, którą piją, jest troszkę zbyt agresywna w smaku i że właściwie z chęcią stworzyliby własny produkt. No i jak już możecie się spodziewać, jest to alkohol, jest to bourbon. Stworzyli własnego bourbona. Czyli łagodniejsze, tak? Niby? Taką troszeczkę łagodniejszą wersję whisky z Kentucky. Zajęło im to 2 lata. I... Damn, daj to zuma. I oto jest ten produkt. Polish Craft, tymczasem na południu, Lumber Hill, Amber Dog. Tak jest, ten produkt nazywa się właśnie Amber Dog. I mamy, co tutaj jeszcze? Tak jest. Proszę cię, rozpakuj jedną. No ładna, pokaż za prezenty tu. O i... Jezus. O kurde. Mają już własne szklaneczki, ale co jest najfajniejsze. Ale pokaż, pokaż tam tu góry. Szczyty tak. Polskich gór. Nie wiem, jeśli mam być szczery, dokładnie, które to są szczyty, ale rozmawiałem z Michałem i mówił, piękna, że są to polskie góry. I przy różnych edycjach jest taki pomysł, żeby pokazywać różne szczyty. Więc przystąpimy teraz do testowania. Jak zauważyliście, jest ze mną DJ Pit, który jest znawcą alkoholu. Proszę cię. Czyli jak się otwiera, nie? To jest koreczek na pewno, nie? Sprawdźcie sobie stronę lumberhill.pl. Jest na niej bardzo fajny opis, jak ten alkohol powstał i z jaką pasją, w jaki sposób jest tworzony. Jest to bardzo fajnie opisane, odarte, trochę z takich niepotrzebnych bajek, jeśli chodzi o samą produkcję alkoholu. Ten alkohol jest po prostu wykonany tak, jak powinien alkohol wykonany być. Z pełną, Boże, teraz chciałem powiedzieć coś mądrego. Pasją. Z
pełną pasją, ale bez jakichś wielkich bajek, że nie wiadomo jakie beczki, które nie wiadomo gdzie leżały i w tym to leżało i tak dalej. Nie, po prostu jest to proces destylacji i tak dalej, i tak dalej. Właściwie nie mam żadnego pojęcia, jak się robi alkohol. Przeczytajcie sobie na stronie. Jest to bardzo fajnie opisane. No dobra. Ja bym pewnie jak zwykły burak wypił to z lodem, ale dobrego alkoholu nie pije się z lodem. Za studio 100%. Tak jest. W ogóle ma fajny... Mała reklama. Studio małpa 100%.com. Tam możecie nagrywać muzykę. I tym się poczęstujecie. No, prawdziwy taniec aromatów na moim podniebieniu. Doskonały bukiet.